Płacz, Faustyna. No, a potem się zaczęło. Jezus przecież jest piękniejszy. Nie ma takich rąk i brody. Co wy tu czytacie? Włosy dużo ma jaśniejsze, jest wysoki. Szczupłą co to młody. Jest? Co my czytamy, Aureluś? O siostrze Faustyny. Gdzie jest siostra Faustyna, pokaż. Tu. Okej. Mamy taką piękną książeczkę Apostołowie Miłosierdzia. Trzy wspaniałe postaci. O papieżu. Pamiętasz, jak on ma na imię, ten papież? Paweł. Jan? Paweł II. No i jeszcze o jakim bardzo miłosiernym zakonniku. O bracie Albercie. Bracie Albercie. Ale skupimy się dzisiaj na siostrze Faustynie, ponieważ w niedzielę jest święto. To miłosierdzie. Święto Miłosierdzia Bożego. Może opowiesz, Aureluś, co tu się stało? O czym my czytaliśmy przed chwilą? Bo Jezus siostrze Faustynie powiedział, żeby malarz namalował Jezusa Miłosiernego. To miało być jeszcze na obrazie, pamiętasz? Co Pan Jezus kazał namalować na obrazie? Jezu, ufam Tobie. Tak, napis Jezu, ufam Tobie. I co miał być, sam Pan Jezus? Czy jakiś szczególny znak też miał być umieszczony na obrazie? Promienie. Skąd wychodzą? Serce. No opowiedz coś o tych promieniach. Jakie to kolory i co oznaczają? Serce Pana Jezusa zostało przebite, to wypłynęła krew i woda. I to są symbole, wiesz? Woda symbolizuje nasze usprawiedliwienie. W ranach Pana Jezusa mamy usprawiedliwienie wszystkich naszych uczynków. Szczególnie tych złych. A czerwony to jest krew. I krew to jest życie. Krew oznacza życie. Więc w krwi Pana Jezusa jest nasze życie. On nam daje nowe życie. Przemienia naszą krew w swoją krew. A teraz staje się święta. Tak. I lubimy tą książeczkę, Aurelko? Powiedz, podoba ci się czy nie? Tak, podoba mi się. Jest takim językiem rymowanym pisana. Wpada w ucho. To jest Albert. O, to jest brat Albert, tak. I kim brat Albert się szczególnie zajął? Dla kogo pracował, pamiętasz? O, tutaj widać. Na chorych ludzi. Chorych, biednych, tak? I uzdrawiał. Opiekował się nimi. Aha. Co założył? Tu widać w książeczce, co założył? Żeby wybudować dom na biednych. Tak, i szczególnie zajął się biednymi. Właśnie w Święto Miłosierdzia też można się zająć biednymi, albo w Tygodniu Miłosierdzia. Można zaprosić na obiadzik na przykład jakiegoś bezdomnego, dać mu się wykąpać. Tak jak naszego Mirka. Tak jak my czasem, tak, naszego Mirka zapraszamy. A tu siostry Albertynki dają ciepły obiad bezdomnym. Tak, bo brat... Tak jak w Bydgoszczy mamy. Tak jak w Bydgoszczy też mamy siostry Albertynki. Zakon właśnie założony przez brata Alberta, bo on stwierdził, że kobiety też są potrzebne, szczególnie do biednych dzieci. No dobrze, a oprócz książeczki to jeszcze na Święto Miłosierdzia możecie zareklamować. Bardzo ciekawą serię. Nasza? Katolicka Lodzi. Nasza katolicka rodzina? Tam jest też odcinek o siostrze Faustynie. Pamiętasz bohaterów naszej katolickiej rodziny? Nie. No tam była mama, tata i ilu było? Ile rodzeństwa? Mikołaj, ten mały dziedziuś. Alex. Chłopiec, a dziewczynka była? Sabinka. Nie Sabinka, Sara. Sara.
Sara. I mamusia im opowiada o różnych świętych, tak? Lub tata. Lub tata. Może fragment puścimy. Elizabeth to dobry ojciec. A teraz posłuchajcie. Opowiem wam o świętej Faustynie. Tej zakonnicy? Właśnie tak. Przez całe życie modliła się za ludzi, którzy nie kochali Boga. Czasem rodzą się szczególni ludzie, tak bardzo wyjątkowi. Bóg wybiera ich do życia wierowistych. Okej, okay, no może ten fragment starczy. I mały Gabuś ogląda z Aurelką i bardzo lubią, są zaciekawieni. I to jest cała seria, tam są różni święci. Rusza. Z liny. Okej, okay. Coś jeszcze? I jeszcze mamy taką propozycję. A, Aurelka już ma. Pokaż Aurelkę. Jak się nazywa? Okładkę, okładkę. Aurela. Okładkę pokaż. Aurela, to jest też seria nagrań o różnych świętych. To jest Filmoteka Promeczka. Tu wujek Nikodem rozmawia z pacynkami, z chłopcem i dziewczynką i z papugą mądralką. I zawsze jest sytuacja wprowadzająca do jakiegoś, do życia któregoś ze świętych. I tutaj jest także siostra Faustyna w tym odcinku. I lubimy Aureolę czy nie, Aureluś? Lubimy. A najbardziej ci się podoba chyba piosenka z Aureoli, co? Tak. Aureola, nazywam się od przedszkola. Ole, ola! Co to leci? Przeciętne, aureola, aureola, marzy nam się od przedszkola, aureola, aureola, aureola. Dobrze, to puścimy wam fragment o siostrze Faustynie. Drogi, jedziemy. Bo karetka szybko jedzie. Na lekarza pacjent czeka. Tu przychodzi wujek jakoś, Nikodem. I papuga mądralka. Ale mocny sygnał ma ta karetka mądralki. To wyraźny znak, żeby inni stąpili z drogi. Żeby karetka zdążyła do chorego. Jak rozumiesz, że Pan Bóg jest dla nas miłosierny? Co takiego robi Pan Bóg dla nas, że my mówimy, że jest miłosierny? Nas kocha. Kocha. Robi cuda. Dlatego jest miłosierny. Zapomina. Jak go przeprosimy, to on zapomina i wymazuje wszystkie nasze grzechy. Wszystkie nasze grzechy giną w jego ranach. Obmywa je swoją krwią i oczyszcza swoją wodą z serca. A jak są my? Bo my też mamy być miłosierni. Skoro Pan Bóg dla nas jest miłosierny, to my ludzie też mamy być miłosierni. Co mamy robić, żeby być miłosierni, Aureluś? Pokaż, tu mamy takie kolorowanki z internetu, z blog Dobra Katecheza. I wymienia 7 uczynków miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Aurelko, pamiętasz tu niektóre względem ciała? Jakie to są? Co mamy robić innym? Komuś? Głodnych? Nakarmić. Głodnych. Spragnionych? Dać picie. Tak. A jak komuś zimno i nie ma ubrania? To trzeba mu kupić. A tutaj? Kogoś odwiedzić. Jak jest? Chory. Dobra. Jeszcze powiedz tutaj. To co to jest? Bóg zebra. Kogo? Żyjącego? Umarłego. Umarłego pogrzebać. Rzeczywiście. I tu mamy jeszcze uczynki względem. Duszy. Pokolorowała się? Nie. Jeszcze nie, będziesz kolorować i spróbuj ją mówić. Jakie tam mamy? Zobaczmy, co tu się dzieje. Na pierwszym obrazku. Ciągle. Co? Co to jest? Dobra, jakoś co to jest ten pierwszy? Co ta dziewczynka robi na pierwszym obrazku? Maluje. Chłopczyk, co robi?
Upominać, czyli grzesznych upominać. A na drugim? Nieumiejętnych? Upominać. Pouczać w sensie, czyli uczyć jak czegoś nie umieją. A na trzecim? Ta dziewczynka wygląda jakby miała wątpliwości. Chłopiec raczej. Czyli? Czyli? Jaki jest kolejny dobry uczynek? Nie wiem. Wątpiącym? Opuszczać. Wszystko opuszczać, nie. Dobrze. Dobrze. Radzić. 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 Ty z nią robiłeś? Ja z nią robiłem. Aha, no to wszystko jasne. Do czego chcemy zachęcić dzieci i rodziców w Niedzielę Miłosierdzia o ręku? Żeby poszli na adorację. Na adorację. I do czego jeszcze można by zachęcić dzieci w Niedzielę Miłosierdzia o ręku? Co można w domu zrobić? Mówić koronkę. Mówić koronkę? Tak. A jaką koronkę? Do miłosierdzia, tak? Tak. No super.